to wejść jeszcze. Wejść to. Thank you.
Drodzy Państwo, pozwólcie, że w imieniu nieobecnego dzisiaj z powodu choroby pana dyrektora Andrzeja Prokopiuka i w imieniu swoim własnym powitam serdecznie wszystkich Państwa, którzy przybyliście na dzisiejszą naszą uroczystość. Jest nam szczególnie miło, że jak zawsze znalazł dla nas czas, jest z nami pan wójt gminy Radzyń Podlaski, pan Wiesław Mazurek. Witamy bardzo serdecznie. Witam gorąco wszystkich rodziców, nauczycieli, wychowawców klas trzeciej gimnazjum. Proszę Państwa, nie byłoby tej dzisiejszej uroczystości, gdyby nie inicjatywa, gdyby nie zaangażowanie wielu rodziców. Na ręce pani przewodniczącej, pani Marioli Mazur, składam wszystkim rodzicom, którzy się zaangażowali w pracę na rzecz tej dzisiejszej naszej uroczystości, naszego spotkania, składam serdeczne podziękowania. Dziękuję także panu Grzegorzowi Niewęgłowskiemu. Nie wiem, gdzie pan jest, chyba gdzieś tu jest. Dziękuję bardzo panu. Uczniom trzeciej gimnazjum, którzy przez wiele godzin włożyli wiele wysiłku, wiele trudów, to żeby dzisiaj tak pięknie przedstawić nam nasz taki polski narodowy taniec i rozpocząć studniówkę, ten bal gimnazjalny właściwie tradycyjnie od Poloneza. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu Jarosławowi Kwiasko za to, że jak zawsze jest też z nami i tutaj utrwala nam to, co jest takiego ważnego, uroczystego w pracy naszej szkoły. Myślę, że pozostało mi tylko życzyć wszystkim udanej zabawy. Dla was uczniowie wielu wspaniałych wspomnień z tej naszej dzisiejszej uroczystości i w ogóle wielu wspaniałych wspomnień z nauki w murach naszej szkoły. Dziękuję pięknie. Pani dyrektor, dostojni państwo, nauczyciele, drodzy rodzice, kochani gimnazjaliści. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, taką niezwykłą. Niezwykłą, bo to już jest końcówka nauki w gimnazjum, ale niezwykłą dlatego, że wyjątkowo nie tylko dostojnie wyglądacie, chociaż bardzo pięknie, to przed chwilą jesteśmy pod wielkim wrażeniem pięknego tańca, poloneza. Bardzo serdecznie wam gratuluję, waszym wychowawcom, przygotowania tego i wam wykonania tego tańca. Szanowni Państwo, to jest taka wyjątkowa chwila, coś się zaczyna, coś się kończy. Nie tak dawno wielu uczniów, bo nie wszyscy, niektórzy byli w tej szkole podstawowej wcześniej, ale wielu przyjechało do Białej, do gimnazjum, rozpoczęło naukę, a praktycznie już ją kończy. Bardzo szybko. Droga młodzieży, życzę wam dzisiaj udanej zabawy, pięknych wspomnień, ale życzę wam tak też tego połamania pióra na egzaminie gimnazjalnym i żeby te znajomości i przyjaźni, które tutaj zawarliście, żeby pozostały wam na zawsze. Bardzo serdecznie dziękuję na ręce pani dyrektor, wszystkim państwu, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości. Szczególne słowa podziękowania, tak jak przed chwilą pani dyrektor mówiła, dla was, kochani rodzice, za to, że wychowaliście swoje dzieci, za to, że dzisiaj tak pięknie wyglądają, że tak dobrze są przygotowani i za to, że przygotowaliście dzisiejszą uroczystość. Szczególne słowa podziękowania na ręce pani przewodniczącej Rady Rodziców, pani Marioli Mazur. Wielkie zaangażowanie. Bardzo się cieszę, bardzo gratuluję, ale dziękuję wszystkim rodzicom. Powinniście państwo być naprawdę dumni. Macie skoro być. Jeszcze raz wszystkim miłej zabawy. Wszystkiego najlepszego. Szanowna dyrekcjo, panie wójcie, drodzy nauczyciele, wychowawcy, rodzice, koleżanki i koledzy, pragniemy powitać was na tegorocznym balu gimnazjalnym, który jest przypieczętowaniem naszej trzeciej nauki w tej szkole. Niebawem wkraczamy w kolejny etap naszego życia, życia dojrzałego, wymagającego od nas odpowiedzialności i konsekwencji w podejmowaniu decyzji. Każdy z nas ma marzenia i plan na przyszłość, które niebawem zacznie realizować.
dniu dzisiejszym na szczególne podziękowanie zasługuje dyrektor pan Andrzej Prokopiuk i zastępca dyrektora pani Mirosława Knapińska, którzy poświęcają nie tylko swój czas, ale także i serce szkole oraz uczniom. Dziękujemy, że mimo codziennego trudu widzimy uśmiech na Państwa twarzy. Nasze podziękowanie kierujemy do wójta gminy Radzyń Podlaski, pana Wiesława Mazurka, za troskę o uczniów, wspieranie naszej szkoły i realizowanie planów dotyczących placówki przyszłości naszej szkoły. Drodzy nauczyciele, zaszczepiliście w nas ziarno poznawania świata i pogłębiania wiedzy. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele nauki przed nami. Wiele też kłopotów i życiowych potyczek. Dzięki Wam jesteśmy silniejsi, twardzi i gotowi na kolejne wyzwania. A Wam, kochani wychowawcy, dziękujemy za wszelki trud, cierpliwość i wyrozumiałość oraz za cały wkład włożony w naszą edukację. Wam, drodzy koledzy i drogie koleżanki, z całego serca dziękujemy za miłą atmosferę i wspaniale spędzany czas w Waszej obecności. Z tego miejsca chciałabym podziękować w imieniu klas trzecich naszej dyrekcji, wychowawcom, gronu pedagogicznemu oraz niepedagogicznym pracownikom tej szkoły za trud i znoszenie naszych młodzieńczych rubryków. Dziękujemy Wam z całego serca.